Witam, mam na imię Ania i jestem redakcyjną testerką magazynu Prześlij Przepis. Dziś przygotuję dla Was kalafior w cieście z sosem serowym. Przepis przysłała użytkowniczka naszego serwisu prześlijprzepis.pl. Do przygotowania kalafiora potrzebujemy oczywiście kalafiora, około 300 g, 100 g mąki tortowej, 125 ml gazowanej wody, jedno jajko, szczypta soli, 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia i łyżeczki ostrej papryki. Do przygotowania sosu potrzebujemy 100 g sera niebieskiego pleśniowego, 150 ml mleka, 1 łyżka oleju orzechowego, 1 łyżka białego octu winnego i grubo mielony pieprz. I na koniec potrzebujemy oleju do głębokiego smażenia. Zacznijmy od przygotowania sosu serowego, tak żeby smaki zdążyły się przegryźć. Do miksera wkładamy pokruszony ser, zalewamy mlekiem, dodajemy olej orzechowy, biały ocet winny i miksujemy na gładką masę. Po zmiksowaniu doprawiamy do smaku pieprzem. Jeszcze chwilkę miksujemy i odkładamy sos na bok. Różyczki kalafiora wrzucamy do lekko osolonego wrzątku i gotujemy około 5 minut. Po tym czasie odcedzamy i studzimy. Do większej miski wsypujemy mąkę, dodajemy szczyptę soli, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia i ostrą paprykę. Całość mieszamy, dodajemy jajko, wodę gazowaną i energicznie mieszamy, aż otrzymamy jednolitą masę. Ugotowany kalafior wrzucamy do ciasta, dokładnie obtaczamy i wrzucamy na rozgrzany olej. Smażymy około 3 minut, aż kalafior nabierze złocistego koloru. Różyczki kalafiora wyjmujemy łyżką cytakową i odkładamy na papierowy ręcznik, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Lekko ostudzony, usmażony kalafior maczamy w sosie serowym i oczywiście muszę spróbować. Bardzo dobra przekąska. Zredukowałabym tylko ilość mleka, którą dodajemy do sera, ponieważ wydaje mi się on zbyt rzadki i sugerowałabym dodanie 100 ml zamiast 150 ml mleka. Dziękuję bardzo za przesłanie przepisu i zapraszam na nasz serwis prześlijprzepis.pl.